Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Bliżej Nauki. Jest mi niezwykle miło powitać dzisiejszego wykładowcę, pana profesora Janusza Brzechczyka. Pan profesor pracuje w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się fizyką jądrową, a w szczególności badaniami zderzeń ciężkich jonów w zakresie pośrednich i wysokich energii. Głównymi celami tych prac są wyznaczenie parametrów równania stanu materii silnie oddziałującej, badanie przejść fazowych zachodzących w tej materii oraz poznanie mechanizmu procesów multifragmentacji jąder atomowych i związku z przejściem fazowym typu ciecz-gaz. Profesor Brzechczyk jest członkiem międzynarodowych zespołów badawczych prowadzących eksperymenty m.in. w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt w Niemczech oraz w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Zanim oddam głos panu profesorowi, to jeszcze zapowiem tradycyjny nasz mini konkurs. Mianowicie na zakończenie wykładu pan profesor skieruje do państwa jedno pytanie i kto z państwa pierwszy poprawnie odpowie na to pytanie, temu zostanie wręczona nagroda w formie po prostu książkowej. Umówimy się w ten sposób, że kto pierwszy z państwa podniesie rękę, będziemy starać się wyłapać tę osobę, to wówczas poprosimy o odpowiedź. A tytuł dzisiejszego wykładu: od jąder atomowych do gwiazd neutronowych. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Dobry wieczór państwu. Chciałbym dzisiaj państwu nieco przybliżyć zagadnienia związane z wyznaczaniem równania stanu materii jądrowej, które ma kluczowe znaczenie nie tylko dla fizyki jądrowej, ale także dla astrofizyki, a w szczególności dla poznania struktury gwiazd neutronowych. Równanie stanu to jest funkcyjny związek między parametrami stanu. Dobrze znanym przykładem to jest równanie stanu gazu doskonałego, które podaje związek między ciśnieniem, objętością i temperaturą. PV równa się NRT. Sporo uwagi poświęcę pomiarom mas i promieni gwiazd neutronowych, które stwarzają perspektywę poznania własności materii jądrowej przy gęstościach wielokrotnie większych od tej, która jest w jądrach atomowych. Materia taka znajduje się w centralnych częściach gwiazd neutronowych. Na wstępie krótka ogólna charakterystyka jąder atomowych i gwiazd neutronowych. Więc jądro atomowe, no to jak wiemy, to jest klaster nukleonów, czyli protonów i neutronów związanych oddziaływaniami silnymi. Specyfikowane jest przez podanie liczby atomowej Z, która jest równa liczbie protonów w jądrze, a jednocześnie liczba elektronów w atomie, zatem określa rodzaj pierwiastka. Oraz podanie liczby masowej A, która jest równa liczbie wszystkich nukleonów w jądrze, czyli liczba protonów plus liczba neutronów. Na tej mapie pokazany jest rozkład liczby atomowej i liczby neutronów znanych jąder. Jest ich kilka tysięcy, z czego tylko około 270 jest stabilnych, które zaznaczone są kolorem czarnym. Tworzą one tak zwaną ścieżkę stabilności. Oczywiście najlżejszym jądrem to jest pojedynczy proton, który jest jądrem atomu wodoru, a najcięższym jądrem stabilnym jest ołów 208. Na prawo od tej linii mamy jądra zaznaczone kolorem niebieskim. Są to jądra neutronowo-nadmiarowe, które ulegają rozpadowi beta minus. Natomiast z lewej strony na pomarańczowo jądra neutronowo-niedomiarowe, które rozpadają się, które są radioaktywne, rozpadają się poprzez rozpad beta plus. Najcięższe jądra
rozpadają się także poprzez procesy rozszczepienia, a także emisję cząstek alfa. W tej chwili najcięższym jądrem, jakie się udało wytworzyć sztucznie, laboratoryjnie, drogą fuzji, no to są jądra o liczbie masowej 294. Jedno jądro z liczbą atomową 118, tak zwany oganezon, nazywany oganezonem od nazwiska oganezjan, profesora, który prowadził te badania w Dubne i doprowadził do odkrycia tego jądra. A drugie jądro to TENES, też o tej samej liczbie masowej, ale o liczbie atomowej, o jeden mniejsze, 117. Oczywiście, jak wiemy, najbardziej rozpowszechnione są jądra, pojedyncze protony, jądra atomu wodoru. Około 3/4 wszystkich nukleonów we Wszechświecie to są właśnie pojedyncze protony. Ciężkie jądra mają w przybliżeniu stałą gęstość, którą oznaczamy przez ρ0, nazywamy normalną gęstością jądrową. Wynosi ona około 0,16 nukleona na Fermi do trzeciej. Jeden Fermi to jest 10 do minus 15 metra, czyli 1 mm sześcienny takiej materii miałby masę 270 tysięcy ton, a 1 mikron sześcienny 270 gramów. Czyli materia człowieka to w sumie 200 kilkadziesiąt mikronów sześciennych materii jądrowej, które stanowi ponad 99,9% jego masy. Reszta to pustka, w której kręcą się leciutkie elektrony. Większe skupiska nukleonów niż jądra atomowe nie mogą być utworzone poprzez siły jądrowe. Dopiero takie olbrzymich rozmiarów skupisko obserwujemy w gwieździe neutronowej, która wiązana jest z siłami grawitacji. Gwiazda neutronowa, jak sama nazwa mówi, składa się głównie z neutronów, ale także z domieszką około 5% protonów i w tej samej liczbie elektronów, które kompensują ładunek elektryczny. Masa typowej gwiazdy neutronowej to 1,4 masy Słońca, a jej promień około 12 kilometrów. Tutaj mamy pokazany wycinek, który ilustruje strukturę wnętrza. Otóż w tej strukturze możemy wyróżnić skorupę, która ma grubość około 1 kilometra i rdzeń. Tutaj to nie jest we właściwej skali, gdyż ta grubość skorupy to jest około tylko 10% promienia gwiazdy. Skorupa składa się w zewnętrznej części z sieci krystalicznej jąder, które zanurzone są w jednorodnym gazie elektronowym. W miarę gdy posuwamy się w głąb, gęstość rośnie. Jądra, które na powierzchni są, to są głównie jądra żelaza, czy z grupy żelaza, posuwając się w głąb. Pojawiają się coraz bardziej masywne jądra, coraz bardziej neutronowo-nadmiarowe. Aż w pewnym momencie neutrony zaczynają niejako wyciekać z tych jąder. Jądra już nie mogą absorbować większej liczby neutronów i pojawia się dodatkowo gaz neutronowy. Także w najgłębszej warstwie tej skorupy
te jądra mogą przybierać, czy już właściwie klastry jądrowe, rozmaite kształty, które przez podobieństwo do włoskiej pasty nazywaną są jądrową pastą. No i na tejże głębokości, przy gęstości około 0,5 normalnej gęstości do 1, normalna gęstość, te struktury jądrowe zanikają i nukleony tworzą jednorodną ciecz, wraz z którą przenika około również elektron. Mamy plazmę nukleonów i elektronów. Głównie tutaj, głównym składnikiem są oczywiście neutrony z domieszką około 5% protonów. Przy gęstościach 2 do 3 roz 0, normalna gęstość, mogą pojawiać się bardziej egzotyczne stany materii. Tego nie wiemy. Są pisane różne scenariusze. W szczególności mogą się pojawiać takie cząstki jak hiperony, różnego rodzaju mezony, a nawet plazma kwarkowo-gluonowa. Najważniejszym, czy jednym z ważniejszych parametrów charakterystyk jądra jest jego masa. No to masę możemy wyrazić przez sumę mas swobodnych protonów i neutronów minus energia wiązania podzielone przez C kwadrat. Energia wiązania jest to energia, która wydzieliłaby się, gdybyśmy wszystkie te swobodne nukleony złączyli właśnie w jądro atomowe. Czyli możemy się skoncentrować na określeniu tej energii wiązania, reszta parametrów jest znana. Zatem wzór na energię wiązania można w sposób prosty otrzymać na podstawie analogii jądra atomowego do kropli cieczy. Jądro jest nieściśliwe, materia jądra jest nieściśliwa, podobnie jak ciecz. I oddziaływania pomiędzy nukleonami są krótkozasięgowe, czyli wiązania tworzą się głównie pomiędzy sąsiadami. Zatem we wnętrzu każdy z nukleonów ma taką samą liczbę sąsiadów. Oczywiście zakładamy, że jądro ma kształt sferyczny, stałą gęstość. Każdy z nukleonów we wnętrzu ma taką samą liczbę sąsiadów, a więc ma taką samą energię wiązania. Zatem możemy w pierwszym przybliżeniu napisać, że energia wiązania to jest proporcjonalna do liczby nukleonów z jakimś tam współczynnikiem A0. Jest to tak zwany człon objętościowy. No ale przesadziliśmy, bo w rzeczywistości nukleony, które są przy powierzchni jądra, są słabiej wiązane, mają mniej sąsiadów, więc musimy odjąć poprawkę, czyli wielkość, która jest proporcjonalna do liczby nukleonów przy powierzchni, czyli A do potęgi 2/3. A jest proporcjonalne do objętości, A do 2/3 jest proporcjonalne do powierzchni. Jest to tak zwana energia powierzchniowa. Co jeszcze? No musimy uwzględnić, że energia wiązania jest pomniejszana poprzez oddziaływania kulombowskie, odpychanie kulombowskie, zatem odejmujemy energię kulombowską, która jest policzona dla jednorodnego rozkładu ładunku w kuli, a zatem proporcjonalna do kwadratu ładunku. No i to by było z grubsza wszystko, ale w przypadku, kiedy liczba protonów i neutronów w jądrze jest taka sama. Jeżeli nie, to przy tej samej liczbie nukleonów w jądrze energia wiązania będzie zależała od symetrii
czy asymetrii pomiędzy liczbą protonów i neutronów. Najsilniej związane będą jądra symetryczne o takiej samej liczbie protonów i neutronów i w miarę kiedy będzie się powiększać różnica pomiędzy liczbami protonów i neutronów, energia wiązania maleje. Jest to konsekwencja tego, że nukleony są fermionami i obowiązuje i podlegają zakazowi Pauliego, który mówi, że w tym samym stanie kwantowym może znajdować się co najwyżej jeden fermion danego rodzaju. Zatem protony w stanie podstawowym o najniższej energii, jaki rozważamy, nie mogą wszystkie być w jednym stanie o najniższej energii, tylko muszą się piętrzyć w kolejnych stanach o coraz wyższych energiach. Te poziomy energetyczne obsadzane są parami nukleonów, parami protonów o przeciwnych spinach. No i tak jest podobnie dla neutronów. Tutaj mamy schematycznie pokazaną sytuację dla jądra o liczbie masowej 16. W jądrze symetrycznym mamy 8 protonów, 8 neutronów. No i teraz, jeżeli przy tej samej liczbie masowej zmienimy symetrię, czyli na przykład 2 protony zamienimy na neutrony, czyli dwie kulki stąd przesuną się tutaj, no to muszą one wejść na wyższy poziom energetyczny. No i tutaj widać, że sumaryczna energia w tym przypadku będzie większa niż tutaj. No to w taki sposób przybliżony tłumaczy pochodzenie tego składnika, tego członu nazywanego członem asymetrii. Zależność kwadratowa wynika z rozważań teoretycznych, ale także jest bardzo dobrze potwierdzona doświadczalnie. Mamy pokazany tutaj wkład poszczególnych składników do energii wiązania. To jest energia wiązania na nukleon w funkcji liczby masowej wzdłuż ścieżki stabilności. No i pierwszy, oczywiście te współczynniki są wyznaczane przez porównywalnie dopasowanie tego wyrażenia do zmierzonych wartości mas. Pierwszy współczynnik około 16 megaelektronowoltów, to jest stała wartość w przeliczeniu na jeden nukleon. Energia powierzchniowa, wkład od energii powierzchniowej maleje ze zwiększającym się rozmiarem jądra, natomiast kulombowskiej rośnie. Energia symetrii także rośnie, gdyż ta ścieżka stabilności coraz bardziej odchyla się od linii N równe Z. Ten składnik asymetrii właśnie decyduje o przebiegu ścieżki stabilności. Gdyby nie było oddziaływań kulombowskich, no to jądra stabilne układały się by wzdłuż linii N równej Z. Byłyby najbardziej stabilne. No ale w miarę przybywania protonów energia kulombowska odgrywa coraz bardziej istotną rolę, no i gra tych czynników powoduje, że pojawia się odchylenie w kierunku bardziej neutronowo-nadmiarowych jąder. Tego typu energia odgrywa także istotną rolę w przypadku dla struktury gwiazd neutronowych, mianowicie decyduje o tym, jaki jest promień gwiazdy neutronowej, jaki jest udział protonów w gwieździe neutronowej, a także jaka jest gęstość przejścia pomiędzy na granicy skorupa rdzeń. No jeszcze dodam, że rdzeń to stanowi prawie 99% masy całej gwiazdy neutronowej. A więc ta
jednorodna materia jądrowa jest najistotniejsza w opisie masy i także promieni gwiazd neutronowych. W rezultacie ten przebieg zależny energii wiązania na nukleon posiada maksimum w okolicy jąder żelaza, no co dobrze odpowiada obserwacjom eksperymentalnym. Konsekwencją tego jest, że fuzja, synteza lekkich jąder prowadzi do wydzielania energii, a także energię możemy produkować poprzez rozszczepienie masywnych jąder. Spróbujmy przebrnąć przez to, potem już będzie tylko lekko, łatwo i przyjemnie. Zrównanie stanu materii jądrowej wyraża nam energię na jedną cząstkę, na jeden nukleon w funkcji gęstości całkowitej nukleonów oraz parametru asymetrii, który jest określony przez różnicę gęstości neutronów, protonów w stosunku do całkowitej gęstości. I można, czyli jest to, jeżeli skalę energetyczną przyjmiemy, tak jak tutaj na tym rysunku, 0 dla gęstości 0, to jest minus energia wiązania na jeden nukleon. No i to możemy wyrazić w postaci dwóch składników. Pierwszy to jest energia dla materii symetrycznej. Delta równa się 0. Aha, no powinienem jeszcze dodać, że przez materię jądrową rozumie się wyidealizowany obiekt, który jest nieskończenie duży, jednorodny i w którym wyłączone są oddziaływania kulombowskie. Zatem to jest jakiś taki przypadek graniczny, kiedy z rozmiarem jądra dążymy do nieskończoności, wówczas znika wkład od czynnika powierzchniowego, wyłączone są oddziaływania kulombowskie, no i tylko mamy składnik objętościowy i związany z asymetrią protonową, neutronową. No więc pierwszy składnik, no to jest dla materii symetrycznej plus poprawka, czyli składnik zwany uwzględniający asymetrię protonowo-neutronową, podobnie jak było to w wyrażeniu na energię wiązania jąder. Tutaj mamy pokazane przykładowe przebiegi tej zależności, energia funkcji gęstości wyrażonej w liczbie cząstek na Fermi do trzeciej z pewnych obliczeń modelowych. Zielona linia to dla materii symetrycznej. Charakterystyczne jest tutaj minimum. Tutaj siły jądrowe ulegają wysyceniu i układ zbudowany z takiej materii jest stabilny. Więc jądra atomowe, tutaj symetryczne, odpowiadają temu minimum. Minimum przy gęstości ρ0. Natomiast dla materii czysto neutronowej, składającej się z neutronów, tutaj mamy linię niebieską, która nie posiada minimum, a zatem czysta materia neutronowa nie może wytworzyć układu związanego. Różnica pomiędzy tymi, dla danej gęstości różnica pomiędzy energią dla neutronowej materii i symetrycznej, no to jest właśnie, przepraszam, ciągle tutaj mam problem z przełączaniem, to jest ten współczynnik, który występuje przy
delta kwadrat, który nazywany jest energią symetrii. Czyli energia symetrii to jest energia, którą trzeba włożyć do układu symetrycznego, żeby zamienić go na układ złożony z samych neutronów. No i ta, jak widać, ta energia symetrii jest funkcją gęstości. W przypadku materii symetrycznej, ponieważ dysponujemy jądrami, które w przybliżeniu są zbudowane właśnie z takiej materii, możemy wykonywać różne eksperymenty, więc te parametry tego pierwszego składnika, rozwijając to w szereg Taylora, pojawiają się najważniejsze dwa pierwsze parametry, a więc PAV, które jest około 16 megaelektronowoltów, stały czynnik, no i parametr K, który jest proporcjonalny do pierwszej pochodnej energii po objętości, no i który wynosi około 240 plus minus 20 megaelektronowoltów. Ten współczynnik został wyznaczony poprzez badanie reakcji jądrowych, ciężkojądrowych, a także na przykład gigantycznych rezonansów monopolowych, kiedy jądra wykonują oscylacje wokół gęstości równowagi, czyli po prostu tutaj następują tego rodzaju oscylacje. Zatem, jeżeli chcemy uzyskać równanie stanu, które będzie stosować się do gwiazdy neutronowej, czyli blisko tej linii niebieskiej, trochę jest protonu, więc w rzeczywistości to będzie linia nieco poniżej. Musimy określić zależność energii symetrii od gęstości. A z tym jest problem. O którym za chwilę. Problem jest, jeżeli chcemy określić tą energię dla dużych gęstości, takie jakie są w gwieździe neutronowej. Tę zależność energii symetrii od gęstości znowuż możemy przedstawić w postaci rozwinięcia w szereg Taylora, czyli to będzie energia symetrii od gęstości normalnej plus kolejny składnik, gdzie tutaj pojawia się parametr L, zwany parametrem nachylenia, czyli proporcjonalny do pochodnej tej zależności, pochodnej energii symetrii po gęstości, przy gęstości ρ0 i dalsze parametry. W pierwszym podejściu chcemy wyznaczyć te pierwsze, najbardziej znaczące dwa parametry, energia symetrii od ρ0 i ten współczynnik nachylenia L. I tutaj mamy przedstawione na tym obrazku cienie nakładające się, które pokazują ograniczenia eksperymentalne na te dwa parametry uzyskane w różnego rodzaju pomiarach, takie na przykład mas i promieni jąder atomowych, gigantycznych rezonansów dipolowych, które są to kolektywne oscylacje neutronów i protonów względem siebie. Szeregu innych rzeczy, z bardziej zrozumiałych, no to jest też grubość skórki neutronowej, jąder neutronowo-nadmiarowych. Takie jądra mają dużo więcej neutronów niż protonów, a więc gęstość neutronów jest większa, a mało tego, wystają poza rozkład protonu, tworzy się pewna przy powierzchni skórka neutronowa. Okazuje się, że grubość tej skórki ma bezpośredni związek z energią symetrii. No i tutaj, tam gdzie najciemniej, no to tam najbardziej prawdopodobne są wartości. No więc ta energia symetrii przy gęstości normalnej to jest około 32 megaelektronowolty, możemy powiedzieć, natomiast współczynnik nachylenia jest już dużo gorzej wyznaczony.
około 65 plus minus 20. O kolejnych parametrach niewiele możemy powiedzieć w tej chwili. Ten parametr krzywizny K wiemy tylko, że powinien być większy niż minus 100 megaelektronowoltów. Ale to wszystko odnosi się do gęstości normalnej. A chcemy poznać energię symetrii dla dużych gęstości, takie jakie są w gwiazdach neutronowych. Więc musimy ekstrapolować te dane do wyższych gęstości przy pomocy modeli teoretycznych, no a te modele pokazują rozbieżne wyniki. No, wynika to stąd, że ze słabej znajomości oddziaływań jądrowych przy tak dużych gęstościach, a także w trudności rozwiązania skomplikowanego problemu wielociałowego. Więc te dwa więzy eksperymentalne, energia symetrii przy ρ0, no to jest wartość tutaj przy jedynce, więc tu mamy ograniczenie, a drugi parametr L ogranicza nam, to jest ograniczenie na nachylenie w tym punkcie. No ale dalej się wszystko rozjeżdża, potrzebne są ograniczenia eksperymentalne. Jedynym laboratoryjnym sposobem badania energii symetrii przy wyższych gęstościach są energetyczne zderzenia ciężkich jonów. Także w początkowej fazie reakcji dwa zderzające się jądra ulegają kompresji i można uzyskać w obszarze zderzenia gęstości około dwukrotnie większe niż normalna gęstość jądrowa. No i taki jeden z nielicznych eksperymentów, który został przeprowadzony, który daje najbardziej konkluzywne rezultaty, to jest eksperyment ASEOS w GSI Darmstadt, w którym miałem sposobność uczestniczyć. Idea pomiaru polegała na tym, że mierzone były strumienie nukleonów, czyli protonów i neutronów, wyciskanych w kierunku prostopadłym do płaszczyzny reakcji w początkowej fazie takiego zdarzenia. Modele teoretyczne przewidują, że różnica w tych strumieniach jest czuła na energię symetrii. Wobec tego poprzez symulację modelową można zinterpretować te dane pomiarowe. No i uzyskany rezultat tu jest przedstawiony w postaci tej wstęgi czerwonej. I parametr nachylenia L oszacowany został do takiej wartości. Czyli niejako tutaj mamy ograniczenie na nachylenie tej linii, ale jest to ograniczenie słabe i jednak niepewne, dlatego że angażowany jest do interpretacji model teoretyczny, z czym wiążą się pewne błędy trudne do oszacowania, a także tutaj te pomiary właściwie są, odnoszą się do gęstości poniżej 2ρ0, poniżej dwie gęstości normalne, a zatem ta ekstrapolacja do gęstości większych ciągle będzie niepewna. Pozostaje zatem badać bezpośrednio gwiazdy neutronowe, żeby dowiedzieć się, jakie jest równanie stanu przy tak dużych gęstościach. Więc znając równanie stanu, możemy obliczyć masę i promień gwiazdy neutronowej, korzystając z tak zwanego równania Tolmana-Oppenheiera-Volkova, którzy podali to równanie. To równanie wyraża równowagę sił, równowagę
hydrostatyczną w gwieździe neutronowej i równowagę sił grawitacyjnych i sił ciśnienia. Mamy warstewkę, różnicę ciśnień. Ta różnica ciśnień generuje siłę, która ma być równa sile grawitacyjnej. Właściwie to jest układ dwóch równań różniczkowych, który rozwiązywany jest numerycznie. Tutaj Państwo możecie zauważyć znaną postać wzoru Newtona, ale istotne dla gwiazdy neutronowej są poprawki relatywistyczne, które są tutaj w tych nawiasach okrągłych. Dwie pierwsze wynikają ze szczególnej teorii względności, ostatnia także istotna z ogólnej teorii względności. Żeby policzyć masę i promień dla zadanego równania stanu, tutaj równanie stanu przyjmuje się w alternatywnej postaci, mianowicie jako ciśnienie funkcji całkowitej gęstości masy i energii. Więc to jest to, co potrzebujemy na wejściu i zakładamy pewną gęstość dla R równego 0, gęstość w centrum, ρC. Czyli to są parametry wejściowe. Jeżeli są określone, to możemy jednoznacznie policzyć masę i promień gwiazdy neutronowej, licząc kolejno wartość masy dla kolejnych wartości promienia i ciśnienia. Jeżeli ciśnienie osiągnie wartość 0, przerywamy obliczenia i uzyskany promień jest promieniem gwiazdy, mając promień gwiazdy, mając ten rozkład gęstości z tego równania, wyliczamy masę gwiazdy. Czyli na wykresie masa gwiazdy neutronowej, funkcji jej promień, jedno takie obliczenie dla jednej założonej gęstości centralnej to jest jakiś punkt. Więc tutaj w pewnym modelu mamy na przykład takie wartości przy założeniu, że gęstość centralna jest ρ0. Jeżeli założymy 2,0, otrzymamy kolejny punkt i tak dalej. Czyli wszystkie możliwe wyniki dla wszystkich możliwych wartości założonych w gęstości w centrum dają nam linię, taką linię charakterystyczną, która się urywa w pewnym miejscu. Równania stają się niestabilne. Obszar zaznaczony na czerwono jest wykluczony przez warunek, że prędkość dźwięków materii gwiazdy neutronowej musi być mniejsza od prędkości światła. Co tutaj jest charakterystyczne? A mianowicie to, że jeżeli masa rośnie, to promień maleje. Poza tym pojawia się pewna maksymalna masa. No tutaj tam blisko około 2,5 masy Słońca. Masa tutaj jest wyrażona w jednostkach masy Słońca. Inne równanie, czyli inny scenariusz da nam inny przebieg tej linii. Zobaczmy, jak kształt tej linii zależy od parametrów równania stanu. Tu mamy cztery równania stanu. W tym samym modelu zakładamy, że materia gwiazdy neutronowej to jest materia tylko nukleonowa, złożona z protonów i neutronów. I mamy trzy obliczenia dla tego samego parametru ściśliwości materii jądrowej, przyjętego 211 MeV, i jedno obliczenie dla innej wartości tego parametru. Natomiast te trzy linie odpowiadają linie przerywane, oznaczone x0, x-1, -2, odpowiadają różnym założeniom o przebiegu energii symetrii od gęstości,
co jest właśnie w tej chwili naszym centrum zainteresowania. No więc, natomiast te dwie linie, zielona i czarna, mają mniej więcej taką samą zależność energii symetrii od gęstości, natomiast różnią się tym współczynnikiem ściśliwości. No i zobaczmy, jakie są rezultaty. No więc po pierwsze, no widać, że jeżeli weźmiemy pod uwagę te trzy linie, no, to w zależności od tego, jak będzie przebiegać energia symetrii od gęstości, to otrzymamy no, różne promienie jąder, promienie gwiazd neutronowych. A więc zależność energii symetrii od gęstości decyduje o promieniu. No, typowa masa to jest 1,4 masy Słońca, czyli na tym poziomie na przykład. Ten promień jest dość dobrze określony. Natomiast maksymalna masa w tych trzech przypadkach jest podobna. Jeżeli z kolei porównamy linię czarną i zieloną, gdzie energia symetrii jest mniej więcej taka sama, a różne, no to mamy podobny promień gwiazdy neutronowej, ale znaczną różnicę w masie maksymalny. Czyli mierząc masy i promienie gwiazd neutronowych możemy weryfikować te różne przewidywania teoretyczne no i w ten sposób określić, jakie jest równanie stanu materii jądrowej. Optymalnie by było mierzyć jednocześnie te dwie wielkości, żeby uzyskać jakąś linię. No ale w tej chwili takich danych praktycznie nie ma. Mamy dobre pomiary, dokładne, precyzyjne pomiary mas gwiazd neutronowych, natomiast bardzo niepewne i nieliczne są pomiary ich promieni i na ogół nie są to pomiary jednoczesne. Jeżeli mamy tylko masy gwiazd, no to co jest szczególnie interesujące, to znalezienie maksymalnej masy gwiazdy neutronowej, gdyż to nam może wykluczyć pewne równania stanu, których linie nie sięgają tej wartości maksymalnej. O, jeszcze dla przypomnienia, gwiazdy neutronowe powstają w wyniku zapadania centralnych rdzeni masywnych gwiazd, których masa przekracza około 8 mas Słońca. Po ustaniu reakcji syntezy jąder, czyli kiedy lekkie pierwiastki utworzą jądra żelaza, które już dalej nie mogą, że jest najsilniej związane, więc synteza termojądrowa ustaje. To żelazo, czyli ten popiół niejako, gromadzi się w centrum gwiazdy i po przekroczeniu pewnej masy następuje gwałtowne zapadanie grawitacyjne. Elektrony łączą się z protonami w jądrach, czyli uzyskujemy materię głównie neutronową. Wyzwolona olbrzymia energia generuje eksplozję, którą obserwujemy jako supernowa, której zewnętrzne powłoki gwiazdy są wyrzucane w przestrzeń. To, co zostaje, to co się rodzi, to jest gwiazda neutronowa. Początkowo gorąca, z czasem stygnie do temperatury około 1000 kelwinów. Jeżeli masa gwiazdy jest większa niż około 30 mas Słońca, no to wówczas w wyniku zapadania grawitacyjnego powstaje czarna dziura. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z lżejszymi gwiazdami, tak jak nasze Słońce, czy z gwiazdami do masy około
8 mas, no to wówczas powstaje biały karzeł, również gorący obiekt, gęsty obiekt, ale składający się z plazmy, jąder, głównie żelaza, także tlenu, zanurzonych w gazie elektronowym. Ciśnienie elektronów zapobiega dalszemu zapadaniu tego obiektu. No i będziemy dążyć do spojrzenia na rezultaty pomiarów mas. Te masy możemy precyzyjnie mierzyć, korzystając z superprecyzyjnych zegarów kosmicznych, jakimi są pulsary. Pulsary są to najczęściej obserwowane gwiazdy neutronowe. Wirują z okresem od kilku sekund do około 1 milisekundy. Najszybciej wirującą, obracającą się gwiazdą neutronową, jaką udało się zaobserwować, wykonuje 716 obrotów w ciągu sekundy. Pulsary posiadają bardzo silne pole magnetyczne o indukcji rzędu 10 do 8 Tesli. Jest to gigantyczne natężenie pola, około 12 rzędów wielkości większe niż pole magnetyczne Ziemi. Aczkolwiek nie jest to jeszcze rekordowe, tak zwane magnetary mają gwiazdy neutronowe, magnetary, które mają jeszcze 3 rzędy wielkości większe pole magnetyczne. Oś pola magnetycznego jest zwykle nachylona względem osi obrotu. Podobnie jak to jest w przypadku Ziemi, Słońca, wielu obiektów astrofizycznych. Promieniowanie elektrony, cząstki naładowane, które tutaj poruszają się wzdłuż linii strumienia magnetycznego, generują dwie wiązki promieniowania elektromagnetycznego, które emitowane są wzdłuż osi pola magnetycznego. Jak gwiazda wiruje, no to taka wiązka zatacza krąg. Jeżeli trafi na obserwatora, na detektor, no to wówczas możemy zaobserwować impuls. Najczęściej obserwujemy to promieniowanie w zakresie mikrofalowym promieniowania radiowego. To są pulsary radiowe, ale także są pulsary rentgenowskie, pulsary gamowe. No ponieważ jeżeli gwiazda szybko rotująca ma bardzo stały w czasie okres obrotu, wobec tego dostajemy ciąg impulsów w równych odstępach czasowych i stabilność okresu jest jak 1 do 10 do 16, czyli osiąga precyzję zegarów atomowych. To nam umożliwia pomiar masy. Jeżeli taki pulsar znajduje się w układzie podwójnym, ma towarzysza, no, na przykład w postaci drugiej gwiazdy neutronowej albo białego karła, które krążą wokół siebie, wokół środka, wspólnego środka masy po orbitach. I tutaj idea tego pomiaru jest przedstawiona na tym rysunku. No, jeżeli nasz pulsar znajduje się w takim miejscu orbity, która jest najbliższa, no to tutaj mamy sygnały w ustalonych pozycjach względem czasu referencyjnego. Jeżeli się na orbicie oddali w inne miejsce, zwiększy się odległość, no to mierzymy przesunięcie czasowe. I tym samym, znając prędkość światła, możemy wyliczyć zmianę dystansu pulsara od nas, no i w ten sposób precyzyjnie pomierzyć kształt, parametry orbity. Parametry keplerowskie orbity nie wystarczają, żeby określić masę pulsara, jeżeli nie znamy masy towarzysza, ale pomocne są tutaj różnego rodzaju efekty relatywistyczne, jak na przykład
opóźnienie Shapiro. Ten efekt, to opóźnienie pojawia się w sytuacji, jeżeli promieniowanie biegnie akuratnie, to, które obserwujemy, przebiega w momencie, kiedy w pobliżu, czy na jego drodze znajduje się towarzysz, masywny towarzysz, druga gwiazda neutronowa albo biały karzeł, która silne pole grawitacyjne zakrzywia czasoprzestrzeń, więc droga dla fotonu się wydłuża. Więc porównując czas przebiegu w sytuacji takiej, kiedy mamy przejście w pobliżu masy i kiedy ta masa jest w innym miejscu, obserwujemy opóźnienie, które pozwala jednoznacznie i precyzyjnie obliczyć masę naszego pulsara. I tu są wyniki pomiarów. Średnia masa, no to tak jak mówiłem, około 1,4 masy Słońca. Najbardziej precyzyjne wyniki uzyskujemy w układzie dwóch gwiazd neutronowych, ale tutaj, tak jak wspomniałem, interesuje nas maksymalna masa. Tutaj nie mamy dużych mas, to wynika zapewne z historii, w jakiej powstawały te układy. Duże masy mierzone z dużą precyzją pojawiają się tutaj w tym zestawie, który odnosi się do układu gwiazdy neutronowej i białego karła. Właśnie wykorzystując ten efekt Shapiro znaleziono pulsar o masie około dwóch mas Słońca. Masa ta wyznaczona została z dużą precyzją. Tu są dwa wyniki, różne analizy tych samych danych doświadczalnych. No i to podobnie druga obserwacja również daje nam dwie masy. No i ostatnio także trzecia, względnie precyzyjny pomiar, daje nam 2,14. Zatem wydaje się, że maksymalna masa musi być większa niż dwie masy Słońca. No nie bójmy się na to spojrzeć, więc tutaj mamy rozmaitość linii, które są rozwiązaniami tej zależności, o której mówiłem, dla różnych modeli, dla różnych równań stanu. Dobre będą te, które sięgają ponad tą minimalną, maksymalną masę, około dwie masy Słońca, zaznaczone tutaj liniami poziomymi, no a te, które nie sięgają, czyli nie przewidują możliwości osiągania takiej dużej masy, są wykluczone. Najlepiej sobie radzą z przejściem ponad tę poprzeczkę równania, w których zakładamy, że materia jest tylko materią nukleonową. Natomiast jeżeli dopuścimy obecność w centrum gwiazdy bardziej egzotyczne fazy materii, obecność hiperonów, kaonów i tak dalej, no to tutaj te równania stanów się nam zaginają, no i w wielu przypadkach nie osiągają tej granicy, więc wydają się być mniej prawdopodobne. Tutaj na uwagę zasługuje jeszcze ta grupa linii, która biegnie w przeciwnym kierunku, to znaczy jeżeli masa rośnie, to i promień rośnie, to się odnosi do materii dziwnej, materii kwarkowej, złożonej z kwarków U i D, czyli tych, z których zbudowane są nukleony, oraz kwarków dziwnego S. To jest hipotetyczny stan materii. Taka gwiazda byłaby w całości zbudowana z takiej materii, no ale na razie nie będziemy się tym zajmować, gdyż jest to dalece tylko hipotetyczny scenariusz.
No więc mamy już pewne ograniczenia, no ale to, co by się przydało jeszcze, szczególnie to pomiar promienia, żeby uzyskać lepsze ograniczenia. No więc takie promienie gwiazd neutronowych można mierzyć na podstawie promienia widm rentgenowskich, które są emitowane przez gwiazdy neutronowe w układach podwójnych z gwiazdą o małej masie, a z gwiazdą na przykład podobną do Słońca. Mamy na tej artystycznej wizji gwiazdę podobną do Słońca, no i tutaj gwiazdę neutronową. Silne pole grawitacyjne gwiazdy neutronowej wysysa materię z gwiazdy, która podąża na powierzchnię gwiazdy neutronowej poprzez taki dysk akrecyjny, wirujący dysk akrecyjny. No i później może tą wąską stróżką spaść na powierzchnię gwiazdy. Wówczas następuje po skumulowaniu się odpowiedniej ilości materii, tutaj głównie wodoru, helu, następuje eksplozja termojądrowa, która generuje impuls promieniowania rentgenowskiego, trwając zwykle około kilku sekund. Czyli taki z angielska zwany burstem, czyli to są burstery rentgenowskie. Zdarza się, że po takim bombardowaniu przez długi okres nie obserwujemy takich impulsów, natomiast powierzchnia gwiazdy jest nagrzana do temperatur rzędu 10 milionów kelwinów i emituje mniej więcej w sposób stały promieniowanie rentgenowskie. No, czyli to by było tutaj tym. To promieniowanie ma charakter promieniowania ciała doskonale czarnego. No i rzeczywiście przy tych temperaturach rozkład, czyli widmo tego promieniowania, maksimum się przesuwa w stronę mniejszych długości, czyli przy 10 milionach maksimum właśnie przypada w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Mierząc to widmo, porównując z teoretycznym rozkładem widma promieniowania, można wyznaczyć, oszacować właściwie promień gwiazdy, no gdyż energia wyemitowana będzie proporcjonalna do powierzchni, czyli do pi r kwadrat, prawda? Niemniej jest to bardzo mało precyzyjny pomiar, dlatego że potrzebna jest tutaj znajomość odległości do gwiazdy, a z tym jest problem. Poza tym pojawiają się różnego rodzaju efekty związane z silnym polem magnetycznym, z absorpcją promieniowania po drodze od gwiazdy do obserwatora. Niemniej te dane zostały analizowane przez wielu autorów z podparciem również teoretycznym i tu mamy dwa względnie ostatnie rezultaty w postaci gęstości prawdopodobieństwa na mapie masa względem promień. Możemy stąd odczytać, że dla typowej masy 1,4 masy Słońca ten promień będzie w granicach 10 do 14 kilometrów. No, gdzieś tutaj zginął rysunek. Ops. Z jakiegoś powodu. Ale nic. Pomiar jednoczesny, który byłby najbardziej użyteczny, jest możliwy poprzez obserwację fal grawitacyjnych, które są emitowane w trakcie zderzenia dwóch gwiazd neutronowych. Pierwszą falę grawitacyjną zarejestrowano w obserwatoriach LIGO w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku, ale było to zderzenie dwóch czarnych dziur, więc wirujący system traci energię przez emisję promieniowania grawitacyjnego. Orbita się zacieśnia,
Te dwie masy spadają na siebie po spirali, w końcu następuje ich połączenie. Tutaj jest moment połączenia. Przed połączeniem fala oscyluje z coraz większą częstotliwością, gdyż coraz szybciej wirują te obiekty, zbliżając się do siebie. No i narasta także amplituda. Nie jest to wynik doświadczalny, a dopasowany wynik teoretyczny. Z tego dopasowania wzorca teoretycznego do sygnału, który jest bardziej poszarpany, ponieważ występują szumy, możemy wnioskować, jakie były masy zderzających się obiektów. No i w tym przypadku były to dwie czarne dziury o masach około 36-29. Utworzyły czarną dziurę o masie 62 masy Słońca i wyzwalając energię w postaci promieniowania grawitacyjnego odpowiada równoważną trzem mas Słońca. To stworzyło nadzieję, że zaobserwujemy, jeżeli po ulepszeniach detektorów, również zderzenie gwiazd neutronowych. No i rzeczywiście miało to miejsce w sierpniu 2017 roku. Była to pierwsza, no jak na razie jedynie pewna obserwacja zderzenia gwiazd neutronowych. Tutaj mamy przedstawioną mapę tego sygnału. Częstotliwość funkcji czasu, 0 to jest moment zderzenia, więc tutaj częstotliwość narastała. Istotne było także to, że w tym samym, to było zaobserwowane już przez 3 laboratoria, do tych 2 LIGO w Stanach Zjednoczonych dołączyło jeszcze Virgo we Włoszech. Obserwacja sygnału w 3 odległych miejscach pozwoliła określić mniej więcej kierunek, z którego ta fala nadchodzi. Skierowano tam teleskopy, właściwie przeglądano już później dane z tego czasu. No i stwierdzono na przykład błysk gamma 2 sekundy po złączeniu, po zderzeniu. Obserwowano później promieniowanie z tego miejsca w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego. To jest artystyczna oczywiście wizja tego zderzenia. Istotne dla nas jest to, że analiza tych sygnałów pozwoliła oszacować masy zderzających się i promienie, więc tu są podane wartości, więc te dwie masy są zbliżone. No, zbliżone do typowej masy gwiazdy neutronowej. Promienie podobne około 12 km. No, z tym, że tutaj ciągle błąd jest jeszcze duży. Wobec tego ten pierwszy pomiar nie zawęża nam tutaj zakresu niepewności, jeżeli chodzi o pomiary promieni. Drugie przełomowe wydarzenie to pomiary w ramach programu NASA nazwanego NICER. Jest to teleskop promieniowania X, umieszczony na orbicie, na stacji kosmicznej. Więc promieniowanie X, promieniowanie gamma musimy mierzyć poza atmosferą, gdyż te promieniowania są silnie absorbowane w atmosferze. No i ten program NICER obiecywał jednoczesny pomiar masy i promienia gwiazd neutronowych z dokładnością do około 5%, więc te pierwsze dane zostały w ostatnich 2 latach uzyskane. Ale może jeszcze króciutko, na czym polega idea tego pomiaru. Otóż jeżeli patrzymy na promieniowanie emitowane z
z obiektu zwartego, takim jakim jest gwiazda neutronowa, no to możemy zajrzeć na tylną powierzchnię. Więc promienie elektromagnetyczne ulegają zakrzywieniu w pobliżu powierzchni gwiazdy. Zatem to tak jak łatwo sobie wyobrazić, jak pokazano na tym rysunku, możemy sięgać wzrokiem na tylną powierzchnię, a nawet w pewnych sytuacjach widzieć całą powierzchnię. No, w przypadku, jeżeli gwiazda neutronowa o masie dwie masy Słońca będzie miała promień mniejszy niż 10 km, to będziemy widzieć jej całą powierzchnię. Przód i tył. Idea pomiaru polega na tym, że obserwujemy promieniowanie z takich gorących punktów, plamek, hotspotów na powierzchni gwiazdy, które wirują, które tworzą się w pobliżu biegunów magnetycznych skutkiem bombardowania naładowanymi cząstkami, które poruszają się wzdłuż w magnetosferze, wzdłuż linii sił pola magnetycznego i trafiają w okolice biegunów. Pojawia się obszar znacznie bardziej nagrzany, który emituje promieniowanie rentgenowskie. No i pojawiają się modulacje czasowe związane z obrotem tego punktu względem osi wirowania. No i w zależności od tego, jak bardzo zwarty jest obiekt, jak ile widzimy tej tylnej powierzchni, no to te kształt impulsu, te modulacje, czyli stosunek maksymalnej do minimalnej amplitudy będzie różny. No bo jeżeli będzie sytuacja, kiedy widzimy prawie wszystko, no to oczywiście tutaj te różnice będą niewielkie. Natomiast gdybyśmy widzieli tylko przód, no to będziemy mieli głębokie różnice. Widzimy, nie widzimy, prawda? To pozwala wyznaczyć stosunek masy do promienia, czyli jeszcze mało, ale dodatkowy pomiar efektów dopplerowskich, w momencie, kiedy ten hotspot, ta plamka się oddala i przybliża, pozwala już wyznaczyć oddzielnie masy i promienie. Tutaj pokazany jest obszar obserwacji tego teleskopu. W tym obszarze znaleziono kilka pulsarów. No i dla jednego z nich, dla danych pomiarowych z jednego z nich, uzyskano w dwóch różnych analizach dla tych samych danych takie ograniczenia na masę i promień gwiazdy neutronowej. Czyli nie jest to jeszcze obiecywane 5%, ale na razie 10%, także w rezultacie znowuż nie mamy silniejszego ograniczenia na promień. Znaczy mamy trochę silniejsze, wydaje się, że to jest promień większy niż 11,5 km i mniejszy niż 14. Oprócz na razie tego jednego pulsara, którego dane zostały zanalizowane, tutaj mamy też tutaj ten program łowi kandydatów wśród pulsarów na do kosmicznego GPS. Mianowicie te sygnały pulsarów niesłychanie precyzyjne można wykorzystać do nawigacji w przestrzeni kosmicznej. Ale to jest inna historia. No więc tutaj sumujemy to wszystko, co wiemy dotychczas. Więc linia w okolicy dwie masy Słońca, więc krzywa modelowa powinna się wznieść ponad nią. No i tu mamy ograniczenie na promień, jakie w tej chwili uzyskaliśmy, 11,5 do 14, więc linia musi przecinać ten pasek. Pewne wykluczenia są. Na lewym diagramie jest szereg różnych linii dla
przy założeniu, że mamy do czynienia z materią nukleonową tylko. Na prawym diagramie, który jest w nieco innej skali, mamy szereg różnych linii przy założeniach, że w centrum gwiazdy neutronowej pojawiają się jakieś egzotyczne fazy, egzotyczne stany, na przykład plazma kwarkowo-gluonowa. No więc większość tutaj tych wydaje się być wykluczona. Najbardziej prawdopodobne w tej chwili no, wydają się te równania. No ale możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie, kiedy będzie można mierzyć fale grawitacyjne ze znacznie większą precyzją, uzyskamy dokładne dane, podobnie dane w programach typu NICER będą owocować precyzyjnymi pomiarami jednoczesnymi masy i promienia gwiazdy neutronowej. Także spodziewamy się w najbliższych latach, że uda się określić, jakie jest zrównanie stanu materii gwiazdy neutronowej, a tym samym, jak jest zbudowana w swoim wnętrzu. Oczywiście istotny jest tutaj także rozwój teorii, gdyż pomiary nie są bezpośrednie, zwykle musimy je interpretować przy pomocy modeli teoretycznych. No i duży postęp w metodach i technice pomiarowej także pozwala nam oczekiwać interesujących rezultatów. W dziedzinie fizyki jądrowej w szczególności jest to budowa akceleratorów, które dostarczają wiązki radioaktywne, czyli jądra silnie neutronowo-nadmiarowe, gdzie te efekty energii symetrii można bardziej się uwidaczniają. No i w szczególności tutaj są takie laboratoria w rozwoju, jak w MSU w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, we Francji, GANIL, budowany ośrodek FER w Darmstadzie, RAON w Korei, no i NIKA w Dubnej. Natomiast jeżeli chodzi o astrofizykę, no to tutaj będziemy spodziewali się postępu w detekcji właściwie we wszystkich zakresach promieniowania. Jeżeli chodzi o zakres fal radiowych, no to w tej chwili został uruchomiony największy radioteleskop, który znajduje się w południowych Chinach. Średnica jego czaszy to jest około 0,5 kilometra. Będzie niebawem dostarczał dane pomiarowe. W projekcie jest budowa zespołu teleskopów o łącznej powierzchni 1 kilometra kwadratowego. Będą one umieszczone w Australii i w południowej Afryce. To jest jedynie artystyczna wizja w tej chwili, to jest zdjęcie realne. Również jeżeli chodzi o detekcję promieniowania rentgenowskiego, no to mamy ten NICER, który będzie dostarczał coraz lepszych wyników. No i szereg innych projektów, których już tu nie będę wymieniał. W dziedzinie fal grawitacyjnych, no to do interferometrów LIGO i Virgo dołącza obecnie kolejny interferometr Kagra w Japonii, który jest umieszczony pod ziemią. Więc umieszczenie pod ziemią redukuje szum związany z drganiami powierzchni. No, w planach jest także teleskop o nazwie Einstein, no ale to dopiero za kilka lat. To jest europejski projekt. Również będzie zlokalizowany pod ziemią. No a w dalszej perspektywie imponujący interferometr LISA. Będzie to interferometr umieszczony na satelitach
sztucznych satelitach okrążających Słońce, na trzech satelitach, które utworzą trójkąt równoboczny o długości boku 2,5 miliona kilometrów. Więc będzie, oczekujemy wspaniałej czułości tego urządzenia. No a jeszcze wspomnę tylko, że jest także detekcja neutrin, może okazać się interesująca i w tej chwili są dwa duże projekty realizowane, jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Japonii. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że za tak długo... Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do tego mini konkursu. Umawiamy się w ten sposób, że pan profesor za moment zada pytanie. Jednocześnie wspólnie będziemy Państwa tutaj obserwować i bardzo proszę przez podniesienie ręki i ta osoba, która podniesie pierwsza rękę i wskaże, i odpowie na to pytanie, no, zostanie wręczona książka. Bardzo proszę o pytanie. Pytanie brzmi, energia, na jakie charakterystyki wielkości gwiazdy neutronowej lub jąder atomowych ma istotny wpływ energia symetrii? Bardzo proszę. Za trudne pytanie. Pani. Gwiazdy neutronowej. A bardziej na co? Z tych dwóch. Nie, z tych dwóch, NASA i promień. No okazało się, za trudne to pytanie. No ja tutaj w pewnym momencie starałem się to zasygnalizować, o mianowicie tutaj, że różne założenia odnośnie energii symetrii dają różne promienie, więc energia symetrii decyduje o promieniu gwiazdy neutronowej i wspominałem też, że decyduje także o składzie. Tutaj możemy, tutaj symulacje modelowe pokazują, jaki jest udział protonów. Natomiast jeżeli chodzi o jądra atomowe, energia symetrii decyduje o strukturze jąder neutronowo-nadmiarowych, o granicach stabilności jąder. Ale czy w tej sytuacji możemy uznać cząstkową odpowiedź? No odpowiedź, w tej odpowiedzi zawierała się odpowiedź dobra. Bardzo proszę. No, także... Brawa. No więc to jest... Pan raczy żartować, panie Feynman. Bardzo proszę, gratuluję. Dziękuję, czytam recenzję na temat tej książki, więc na pewno się przyda. O, świetnie. Brawo. Dziękuję bardzo.